Mateusz Bęcz, witam Państwa i zapraszam na serwis sportowy. Trwa akcja Lato z RCS. W jej ramach odbyły się kolejne zajęcia w szkole podstawowej nr 14, gdzie najmłodsi mogli skorzystać ze ścianki wspinaczkowej. W ramach akcji Lato odbyły się kolejne zajęcia. Tym razem najmłodsi mogli się powspinać w szkole podstawowej nr 14 w Lubinie. Dzisiaj mamy kolejny dzień właśnie na zabawę na ściance wspinaczkowej. Dzisiaj dzieci się bawią Spidermana. Jest to kolejny cykl akcji Lato, którą RCS przy współpracy z powiatem lubińskim, oczywiście miasto Lubin, organizuje dla dzieci po to, aby dzieci mogły spędzić wakacje w sposób między innymi sportowy. Także to jest to bardzo fajna impreza, na którą przyjeżdża bardzo dużo dzieci. Cieszę się bardzo, że rodzice zapraszają swoje dzieci, tutaj z nimi przychodzą. No i tak jak widać, jest kilkadziesiąt dzieci w wieku tam od 3 lat nawet dzisiaj do 16 lat. Akcję Lato wspiera miasto i powiat lubiński. Wakacje to jest czas dla dzieci, dla młodzieży, bo nie wszystkim udaje się wyjechać z rodzicami bądź na kolonie, na obozy, na wczasy. Natomiast nawet jeżeli wyjadą, to jest jakaś tam chwila, 2 tygodnie, tydzień, a potem już jest lato w mieście i właśnie jest to taka akcja skierowana do właśnie dzieci będących w mieście Lubinie. Powiat wspiera tę akcję, natomiast jest tak wielość różnych atrakcji, że myślę, że w tych propozycjach dla każdego znajdzie się coś fajnego. Poza ścianką najmłodsi mogli na przykład postrzelać z łuku do celu. Do tej pory z letniej atrakcji RCS wzięło udział nawet kilkuset dzieci. Chrobry Głogów w czwartek ogłosił nowego szkoleniowca. Trenerem pierwszej drużyny został Piotr Plewnia. Po słabym początku sezonu zwolniony został Marek Gołębiewski. Teraz przed nowym trenerem bardzo trudne zadanie, aby przywrócić Chrobrego do czołówki. Ja też jestem miło zaskoczony ilością i też jakością oczywiście, jaka się tutaj pojawiła. Na pewno duże wyzwanie, na pewno serdeczne podziękowania za zaufanie, jakim wzajemnie się obdarzyliśmy, to nie podlega dyskusji. Aczkolwiek oczywiście to trzeba będzie udowodnić na boisku przede wszystkim, a nie tym, co się powie i zamierzamy od razu przechodzić do czynów. Tak? Mamy dzisiaj świadomość tego, że jesteśmy na miejscu, które nie jest adekwatne do możliwości zespołu, ale też, tak jak powiedziałem, to trzeba potwierdzić. Wiemy, że potencjał zespołowi indywidualny jest na dużo wyższym poziomie. Wierzymy w to głęboko, bo tak jak pan dyrektor zauważył, że jesteśmy po jednym treningu, to jest tylko i aż i tylko jeden trening, ale wiemy, co ci chłopcy potrafią. Niedawno ta drużyna grała w barażach i dzisiaj też trzeba udowodnić po prostu, że to nie był przypadek i będziemy robili wszystko z każdą osobą, która Chrobremu życzy dobrze, a takich ludzi nie brakuje. Dzisiaj miałem okazję wychodzić na płytę boiska i spotkałem też kilka osób funkcyjnych, które z uśmiechem na twarzy przyszły, przywitały się i to jest duża przyjemność po prostu spotkać ludzi, którzy zawsze chętnie pomogą i zrobią wszystko, żeby Chrobry wrócił na właściwe tory. Tak? Moim zadaniem jest po prostu to całe doświadczenie, którym jakby dysponuję dzisiaj, które dostałem wiedzę, tak jak dyrektor zauważył, i zawodniczą, i trenerską, żeby pomóc po prostu w tym wszystkim, żebyśmy wyszli na właściwe tory. Debiut na ławce trenerskiej Piotr Plewnia zaliczy w meczu z Polonią Warszawa, który odbędzie się w sobotę o godzinie 20 na stadionie Chrobrego. Na inaugurację sezonu Iskra Księginice pokonała na własnym boisku Polonię Stal Świdnica 4-0. Nieoczekiwanie bardzo dobry debiut w czwartej lidze zaliczyli podopieczni Piotra Stańko. Po tej wygranej Iskra przegrała we wtorek z Moto Jelcz Oławą 3-1. Początek mieliśmy bardzo dobry, bo już w pierwszej minucie mieliśmy taką sytuację, gdzie mogliśmy zmienić ją na bramkę i wydaje mi się, że ten początek taki był trochę wyrównany, bo badaliśmy się tak naprawdę jakim stylem, bo te pierwsze mecze zawsze są takie zagadkowe, bo gramy tak naprawdę z przeciwnikami, gdzie żadnych analiz jeszcze nie byliśmy, no bo ciężko było to gdzieś złapać w sparingach, jakieś materiały wideo, natomiast no, tak jak pan wspomniał, później ta pierwsza czerwona kartka, rzut karny ustawił mecz, chociaż troszkę nie jestem zadowolony już później, w tej pierwszej części jeszcze, jak już graliśmy w 10, troszkę nam brakowało takiej cierpliwości, takiego wyrachowania. Za szybko chcieliśmy tą piłkę przetransportować do przodu, natomiast no i później już końcówka tej pierwszej połowy, natomiast już druga połowa to już była taka dominacja i druga czerwona kartka tak naprawdę nam ułatwiła ten mecz i myślę, że jak na pierwszy mecz wypadliśmy całkiem przyzwoicie. W najbliższy weekend Iskra podejmie na własnym boisku Zenit Międzybórz. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.